Sierżant Poli. Bezpieczne zachowania. 112. Dzień dobry, dzieci. Jestem sierżant Poli. Czy wiecie, co się dzieje, kiedy ktoś zachoruje? Pojawi się ogień lub stanie coś złego? Przyjeżdża do nas pomoc, a przyjazd oznajmia specjalnym sygnałem świetlnym i dźwiękowym. To znak, że już jadą. To sierżant Poli. Chcę was dzisiaj nauczyć bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Co zrobić, jeśli dzieje się coś złego, a z jakiegoś powodu nie ma w pobliżu nikogo dorosłego, kto mógłby wam pomóc? Oczywiście, telefon. Jeżeli potraficie zadzwonić na 112, możecie bardzo pomóc nie tylko sobie, ale każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, nawet dorosłemu. Numer alarmowy 112, słucham. Jeżeli zauważycie dym lub ogień, lejącą się wodę, wypadek albo jakieś złe zdarzenie, albo nawet jeśli zgubicie się mamusi, możecie szybko uzyskać pomoc. Jeden numer na każdy kłopot. Wystarczy zapamiętać 112. 112. Jedna buźka, jeden nosek, oczka dwa. Ale nauczę was czegoś jeszcze. Po pierwsze, zawsze musicie sprawdzić, czy coś, co chcecie zgłosić, stało się u was w domu, czy na przykład u sąsiadów. Po drugie, jeśli jesteście w domu z kimś dorosłym, kto źle się poczuł lub zachorował, tak że nie może sam rozmawiać, wzywajcie pomoc. Po trzecie, pamiętajcie, że na 112 możecie zadzwonić zawsze i wszędzie. U siebie w domu, u babci, u sąsiada, nawet na ulicy, w lesie albo i za granicą. Z każdego telefonu, nawet z telefonu bez karty. A teraz najważniejsze. Co powiedzieć, żeby szybko przyjechała pomoc? Gdzie coś się zdarzyło? Powiedz najdokładniej, jak możesz. Adres, numer domu, bloku, klatki, piętro i miejscowość. Co się stało? Czyli powiedz, co dokładnie się wydarzyło. Czy to jest zachorowanie, wypadek na ulicy, pożar, dym, oparzenie, lejąca się woda lub przestępstwo? Komu coś się stało? Ilu dokładnie osobom? Czy coś mówią, czy nie mówią? Czy widzisz krew albo jakieś dziwne zachowanie? Czy to dorosły, czy dziecko? Powiedz, kto dzwoni. Przedstaw się. Podaj numer telefonu i poinformuj koniecznie, gdzie teraz jesteś. To ważne, żebyście zapamiętali tą kolejność. Gdzie? Co? Komu się zdarzyło? I kto dzwoni? To proste. O nie, jeszcze tego nie rób. Nie odkładaj telefonu, dopóki nie usłyszysz, że możesz to zrobić. Słuchaj uważnie i odpowiadaj na pytania. Przyjąłem. Wysyłam pomoc. Brawo, dzieciaki. Dzięki wam pomoc już jedzie. Do zobaczenia. Przejście dla pieszych. Ojej. Uważaj. To sierżant Poli. Hej, widzę, że potrzebujecie pomocy. Nauczę was przechodzić na drugą stronę ulicy. Tu nie jest bezpiecznie. Przez ulicę można przechodzić tylko w miejscach wyznaczonych. Musimy znaleźć takie miejsce. Spójrzcie, to jest miejsce, w którym możecie bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Czy coś wam przypomina? Tak, wygląda całkiem jak zebra. Pamiętajcie, podchodzicie do przejścia spokojnie. Nigdy, przenigdy nie biegnijcie. Spójrzcie w lewo, stamtąd może jechać samochód, który będzie najbliżej.
później w prawo, czy nic nie jedzie z drugiej strony. I znowu w lewo, czy na pewno nic nie ma. Jeśli ulica jest pusta, śmiało przechodźcie na drugą stronę. Najlepiej w towarzystwie osoby dorosłej. Jest nasza zguba. Czas wracać. Czasami w przejściu pomagają światła. One zatrzymują samochody, dają wam znać, że możecie przejść na drugą stronę. Światło czerwone oznacza, że nie wolno teraz przechodzić. Musicie poczekać, aż będzie bezpiecznie. Zielone światło? Możemy iść. Pamiętajcie, żeby się rozejrzeć. Widzicie? Wszyscy stoją. Zielone światło jest dla nas. Kiedy mamy czerwone światło, samochody mogą jechać. Tu jesteśmy. Poznaliśmy już dzisiaj jedną zebrę. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Spójrz w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo. Gdy czerwone, stój spokojnie. Gdy zielone, przechodź śmiało. Zebry pan nie widział? Ostrożnie z obcymi. No, Indianie, uniknęliście nie lada tarapatów. Każdy wojownik musi być czujny i mądry. Symbolem jego wiedzy są orle pióra. Na pierwsze z nich właśnie zasłużyliście. Czy chcecie zdobyć kolejne? Musicie więc zapamiętać kilka zasad. Po pierwsze, nigdzie pod żadnym pozorem nie idź z osobą, która nie jest w tym momencie twoim opiekunem. Nawet jeżeli kogoś znasz, nie oddalasz się od opiekuna pod żadnym pozorem. Nawet jeśli chciałby ci pokazać coś wspaniałego. Po drugie, nigdy, przenigdy nie udzielaj żadnych informacji o sobie i swojej rodzinie komuś obcemu. Nawet jeżeli jest bardzo miły, starajcie się odejść od takiej osoby jak najszybciej. Po trzecie, nigdy nie przyjmuj prezentów od obcych i uważaj, żeby nie robili tego twoi koledzy i koleżanki. Choćby nie wiem, co by to było, to może być groźna pułapka i koniecznie musisz o tym jak najszybciej powiadomić opiekuna. Po czwarte, sprawdzaj, jeśli ktoś mówi, że przysyłają go osoby, które znasz. Zapytaj go o hasło. Ustal w sekrecie hasło z rodzicami tak, żeby nie znał go nikt inny. Jeżeli ktoś nie będzie znał tego hasła, oddal się jak najszybciej. Nadszedł czas na ostatnią, piątą zasadę. Pamiętajcie, żadnych sekretów przed rodzicami i opiekunami. Szczególnie jeśli ktoś mówi, że nie możecie o czymś powiedzieć, musicie to zrobić koniecznie. To wasza najsilniejsza broń, której boi się każdy, kto ma złe zamiary. Dzięki temu zawsze będę mógł wam pomóc. Wasza nauka dobiegła końca. Zasłużyliście na nagrodę. Do zobaczenia, wojownicy. Pamiętajcie o zasadach. Nigdzie z nikim nie idź bez wiedzy opiekuna. Nie udzielaj informacji o sobie i rodzinie. Nie przyjmuj od nikogo prezentów. Sprawdzaj hasło i mów od razu o wszystkim rodzicom.